Cześć, siemanko, witajcie serdecznie z tematu 55. Jest to kolejny odcinek z gry Mini Ninjas. W dzisiejszym odcinku zaczyna się dość ostro, bo musimy uciekać przed nami. Wow, kurde! Poziom w ogóle jest to pewnie bardzo ciężki. Wszyscy ludzie, którzy przychodzili tą grę, jest to problem właściwie. Wiem, że przecież nie ma tego większości. Wow! Wow! Tylko! Tylko się robię. Boże. Boże, mój ekran. O, dobra. Udało się. Dobrze jest. Wow! No i super. Wow! Tak. Okej. Okay. Czyli wszystko po staremu. O Boże. Uciekliśmy. Okej. Okay. Wnioskuję, że muszę iść teraz tam. Zbierzmy posążek. Tam coś też jest, zaraz zobaczymy. Tu jest jeszcze kwiatuszek. Zbierzmy go. Tak, już 2 na 2, fajnie. Będę się upewnić, bo już mam sklerozę tak szybciutką, nie? Szybko bardzo. Jeszcze jedną rzecz sprawdzę. A, to 8. Tylko to jakiś krótki poziom. No dobra, chodźmy do was. Brawo, Miguel! Okej,
nie. On się jeszcze jeden ostał jakoś. Tam jest jeszcze roślinka, to chodźmy po tą roślinkę. No dobra. Zbierzmy te końce tutaj. O, tu już koniec? Aha. No co, kończymy odcineczek, nie żartuję. Ale gdzie te dwa końce straciłem? Chyba gdzieś tu, nie? Tak, zbierz mnie. Okej, teraz już mamy wszystkie. Fajnie! To kończymy odcinek. Nie no, oczywiście kolejny poziom przejdziemy sobie, jeśli już tak szybciutko poszło. Co za samuraj? Takiego nie widziałem jeszcze. Okej. Teraz co my musimy zrobić? O, wow! Jakie widoczki! Da się tu? Da się. Ła! Popatrzyłem, czy nie minąłem żadnego tego, wiecie. Wiecie tego, no nie wiem, jak to nazwać. Jakiegoś posążka czy coś. Ścieżka na teren obozu. Tylko gdzie muszę iść, pytanie? W którą stronę, prawda? Jaka muzyczka fajna, nie? Dobra, zgaduję, że tędy mogę pojechać. O kurde. A co tu się dzieje? O. Tam będę musiał się wrócić, bo to może być ciekawe. O, wow. To jakiś opustoszały obóz straszny. Że tu jesteś. Jeszcze kilka godzin temu było tu pełno samurajów, ale chyba stąd odeszli. Nie wiem dlaczego, lecz wygląda na to, że wycofują się do swego zamku na górze przed tobą. Być może mój brat w świątyni bardziej ci pomoże. Aha, no dobra. No to dzięki za info, Tengu. Ale ja już słyszałem, że się tam darli. Gdzieś i tak. Samurajowie. No zostawili takie cenne rzeczy, nie? Tu pewnie ten z petardą, wiecie jaki, nie? Ten co tak wkurza strasznie. A to nie... Tego, to nie jest czasem przejście to drugie? Wiecie co? Ciekawość nie da mi spokoju, ja chcę tędy przejść. Teren obozu. Okej. A, i to jest tutaj. Czyli tu nic nie ma. Czyli możemy zjechać. No ale nie tu. Wyłaź z tego. Tutaj miałem zjechać. Mogę sobie wybrać, rozumiem. Dobra.
Tam mamy wód. No nie, znowu dwie drogi muszę wybrać. Któraś z dwóch dróg, o to mi chodzi. Stara górska droga. Dobra, chodźmy tą. Tym razem taką mniej niepozorną. Przenieśliśmy tą bardziej pozorną, że tak powiem, a teraz chodźmy tą niepozorną. Mi się wydaje, że gdzieś w tych okolicach jest kapliczka. Jeśli dobrze pamiętam. Aha. Okej. Okay. Ja proponuję takie rozwiązanie. No nie w niego. Boże, nie, to nie. Nie! Wiecie, gdzie on jest? Dobra, czekajcie, czekajcie, czekajcie! Ginie. No nie! Cholero! Ciągle mówię, że umierają, ale oni nie umierają tak naprawdę, nie, tylko się odmieniają w zwierzęta z powrotem, nie? To jest właśnie fajne w tej grze. Że... O! Siemka! Widzicie, jak rozpierdziel robi? To jest super atak. Nie tam! Nie żyjesz. Jeszcze chcę sprawdzić tutaj, czy czegoś nie ma. Po tej drodze. Ale wydaje mi się, że tu nic nie będzie. A jednak jest ostryga, warto było się wrócić. Ostryga zawsze fajna. Aha, tutaj no nic mi się nie zda, kapelusz. Czekajcie, to torą szybciutko mogę pójść gdzieś. Okej. Okay. Teraz znowu mam dwie ścieżki do wyboru, ale tam mi się wydaje, że będzie kapliczka. Ścieżka do czego? Do czatowni. Będziemy czatować. Ciekawe. No i mówiłem, dobrze, zobaczcie. To gdzie jest ten Nemon teraz? Dobra, bo tu mamy posążek. A Nemon? Jak nie było, tak nie ma. Gdzieś tutaj może? O Boże. Nic nie było! Nic nie było! Wydaje mi się, że to jest już ostatni czar w grze, którego nam brakuje. Dokładnie tutaj zdobędziemy, tylko gdzie jest ten Nemon? Teraz pozostaje pytanie. Może przy kapliczce go nie zauważyłem? No właśnie, nie wiem. Dobra, zapiszmy sobie grę. Gdzie ten anemon? Kurde. Szkoda, że nie ma czegoś, co wykrywa anemon.
Fajna muzyka w ogóle. Swoją drogą w tle, nie? No i kurde, gdzie ten anemon ma być, no? Gdzie tu spacja się pojawiła? Chwila. Gdzieś tu spacja była? What? Czekajcie, o tu. Aha. Okej, tak myślałem, że coś nie tak. Ty, w ogóle ja tego jeszcze nigdy nie widziałem. Aż przeczytam sobie w całości. W tej starożytnej kapliczce kryje się tajemna magia Kuji. Muszę złożyć w ofierze anemon, by ją aktywować. No dobra. Tego jeszcze nie widziałem, słuchajcie, takiego, no, wiecie, informacji. Nie, to zawsze miałem anemon, nie? No i co, gdzieś tu? Kurde, i gdzież jest ten anemon? Po prostu nie wiem. Pewnie już wygasł dziesiątki razy zauważyliście, a ja już się gubię. Bo go nie mogę zobaczyć. Może gdzieś tu? No właśnie, no się gubię, bo nie wiem, gdzie jest ten anemon. Ja, który tyle razy w tą grę grałem, nie wiem, gdzie jest ten anemon. Chyba pierwszy raz. A tu, skampiony! Dobra, mam cię. Ale skampieli, skampili. Dobra. Spacja. Spacja! Halo? No, dobra. I dostaniemy najmocniejszy czar, w grze w tym momencie. To będzie cozy, mówię, bo czar jest tak mocny. To jest masakra. Deszcz meteorytów, tak. Jest najbardziej niszczycielskich starożytnych czarów. Za się to wywołuje deszcz płonących meteorytów uderzających wokół czarownika. Genialne, nie? Zamiast czego dostałem? A co może być zamiast tego? Tylko burzę sobie zostawię w sumie lodową. Okej. Okay. Kurde, 17 minut odcinka, już długo. Widzicie, jak to rozwala wszystko? Tutaj mi się przyda łyk. Spadły tu dwa końce. Tu jest czasownia, prawda? Punkt widokowy. No faktycznie ładne widoczki. Dobra, mam mało hapsów strasznie. Tu jest... O, właśnie, jest krzaczar. No co, trzepiemy. A to tyle. Na razie wystarczy tyle. Posążka nigdzie nie ma? Bo takie są występy skalne. Dawać mi to. O Boże, jedyny. Aha, dobra. Wiem, że jakiś się zniemowało, znowu sobie zapomniałem. No bijcie, bijcie, śmiało. Tak nic nie zrobicie. Thank you.
No nie, ale żeby było. Dobra. I poszło łatwiutko. Oj, tu mamy świątynię chyba, więc się przyda. To, o której Tengu mówił, zdaje się. Świątynia, dokładnie. O tak, ninja. Moi bracia. Dobra. Leczka dziwnego wywaru, co to robi? Przywitano ich stronę. Nie wiadomo jaki ma efekt, ale za to świetnie smakuje. No dobra, nic nie mam do stracenia. Dwa bronie. Dobra, nakupmy sobie jeszcze tego na maksa już. Dobra. Życzę udanej podróży. Wszyscy Tengu śledzą z zainteresowaniem przebieg twojej misji. Wow, 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 wow. Coś to mi zrobiło w ogóle. Wow. Jak to się tworzy? O nie, zrąbałem, wolałem tamto. Bo to nie wiem, co to robi w ogóle. Ale za to tutaj ma jakiś znaczek, widzicie? W moim expie. Trzeba będzie to wypróbować przy samurajach jakichś. A ile to jeszcze będzie trwać? Pamiętałem dobrze. Wiedziałem, że to jest posążek. Po prostu ja to pamiętałem. Dobra, teraz dobra pora, żeby to wypróbować. A, czyli to ma różne efekty. To, zobaczcie, to mi dało efekty buteleczki tego, nie? Ja, to fajne. Żyjesz, kolego. Cichy bur. To zobaczymy, czy taki cichy. Ruszyłem zeszłej nocy na zwiady, zbliżyłem się do wulkanu i znalazłem zamek swego wodza. Udam się dalej, by dowiedzieć się więcej. Suzume. Okej. Okay. O, to mi coś przypomina. Pamiętacie zasadzkę, która była parę odcinków temu? Może być dokładnie to samo. No właśnie, mówiłem o tym. O, wiadomo, silny. Czekajcie, czekajcie. Rozumiem. Dobra, nie żyję. Dobra. O Boże. Zwierzątko. Poszukać tutaj jakichś roślinek, bo jest duża lokacja.
Śmiesznie się gra. No jednak wcale nie taki cichy ten bór był, nie? Już wiem, jak nazwać ten odcinek. Cichy bór, w którym jest głośno. Najmocniejszy czar w grze i głośny cichy bór. W sumie fajna nazwa, może tak nazwę. Jar szarego niedźwiedzia. Już zaraz kończymy, bo dużo trwa odcineczek. Teraz chyba koniec tego levelu. Aha, ojej. Pięknie rozwaleni, rozwaleni. Dobra. Tylko mi się wydaje, że tych olbrzymów mogę już zdejmować z tego czaru. Słyszałem już tego olbrzyma. Jeszcze jeden wystarczy. Cię wyzwali, prawda? Kurde! Dobra. I czy to by było na tyle w tym odcinku? Właśnie tak. No i koniec, słuchajcie. Ale dobrze poszedł ten poziom. No to co? Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i co? Widzimy się na tym odcinku. W dzisiejszym odcinku zajęliśmy się lawiną oraz tym odcinkiem, oraz tym levelem tutaj. Więc co? Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i co? Cześć wam, pa!